Cześć wszystkim, sklep wędkarski Trotka. Mam tutaj takie oto tajemnicze pudełeczko i już Wam zdradzam, co to jest. Sklep wędkarski Trotka zawsze przegląda rynek cały, nie tylko polski, ale europejski również. Poszukujemy zawsze fajnych rzeczy, nowości, czegoś, czego u nas nie ma, czegoś wyjątkowego, czegoś specjalnego. No i w tym roku nam się po raz kolejny udało takie produkty znaleźć. To nie jest jedyna ciekawostka na ten rok, mamy ich kilka. Jak śledzicie nasz kanał, to możecie zobaczyć na przykład muszle, czy różnego rodzaju likwidy, czy inne firmy. Ale tutaj dzisiaj nie o tym, dzisiaj o kuleczkach. Jest to firma Forgotten Flowers. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, mam nadzieję, że dobrze chciałem zabrzmieć po angielsku, mam nadzieję, że mi wyszło. A co to za firma? Jest to firma belgijska, specjalizująca się w robieniu przynęt dla karpiarzy i zajmują się tylko tym. Czyli robią popki, waftersy i kulki tonące w słoikach. Starają się zrobić jak najlepszą przynętę. Starają się zrobić przynęty, których inne firmy nie mają, albo przynęty, które kiedyś może były, sprawdzały się, a ktoś z jakichś powodów bliżej niewyjaśnionych porzucił te przynęty. Często tak jest, że ktoś ma super fajną kulkę, komuś się sprawdza, ktoś przestaje ją produkować. Nie wiem, czemu tak jest. Być może to są jakieś względy logistyczne, może dostęp do surowców. Nie wiem, różnie bywa. No i ta firma odpowiada właśnie na te potrzeby, robiąc wyjątkowe przynęty. Od razu powiem, to nie są tanie przynęty. Są to jedne z najdroższych przynęt na rynku, bo ten słoiczek, który tutaj trzymam w ręku, kosztuje 69,90 zł za paczkę popków. Drogo, tanio. Dużo osób powie, że drogo. Ja myślę, że na pewno znajdą się osoby, które będą chciały sprawdzić coś, czego ktoś inny nie ma, bo wędkarstwo właśnie często polega na tym, żeby się wyróżnić, żeby zrobić coś innego. I wiemy, że za granicą, tutaj akurat na targach byliśmy w Holandii, bardzo dużą popularnością cieszyły się te przynęty, dlatego też przykuły naszą uwagę. Być może gdyby nie było tam tłumu ludzi przy tym stoisku, który wybierał, przebierał, wąchał, przeglądał te przynęty, może by nas to tak nie zainteresowało, ale że widziałem, że klienci naprawdę po to przychodzą, kupują, wybierają, no to mówię, w Trotce też to musi się znaleźć. Sprawdziłem też sobie trochę po sieci, popytałem się z jakichś znajomych karpiarzy, no i każdy z nich ma tam coś swojego, co z tej firmy uwielbia. Także tutaj akurat w pierwszym przykładzie trzymam Aztec Secret i tutaj wyjątkowo tak, zapach bardzo intensywny, tutaj czosnek z czymś, ale z czym nie wiem, no ale przede wszystkim ten kolor. Ja w innych firmach tego takiego pastelowej mięty, pastelowego zielonego jeszcze nie widziałem, być może ktoś robi, ale myślę, że jest to rzadziej robiony kolor. W tym kolorze są różne inne smaki. Też ta firma robi też ciekawostki takie, jak na przykład takie krylowe beczułki. Nie wiem, czy to widać. Będziemy jeszcze próbować zrobić przebitki oczywiście. To są popki w kształcie takiej beczułeczki. I bardzo intensywny zapach krylowy. Czuć tu mączkę krylową i to naprawdę śmierdzi krylem i taką rybą. Nie jest to sztuczny, chemiczny zapach. Jest to zapach chyba naturalny, tak bym to określił. Tutaj mamy taką jeszcze jedną ciekawą przynętę. Taką mocno stożkową. O. Będziemy robić też przebitki. No i tutaj mamy, to jest snail, czyli ślimak. No i też taki naturalny zapach. Nie wiem, czy naturalny zapach ślimaka dokładnie, ale naturalnie pachnie, nie czuć takich jakichś barwnikami, chemikaliami, czy coś, tylko taki rybny, trochę delikatniejszy od tego kryla zapach. Jest jeszcze trzecia opcja takich naturalnych przynęt w ciekawym kształcie, ale jej tej trzeciej nie mamy, producent akurat nie miał dostępnej. Dalej Pink Zinc, to jest też ciekawa przynęta. Różowy, pastelowy kolor. No i taka fajna nuta owocowo, słodka. Ciężko powiedzieć, co to jest za zapach dokładnie. Wiem, że to dużą popularnością się cieszyło. S-Mix. Tutaj są akurat popki. No i tutaj jest taki owocowy zapach, mocny róż, ale przebity też takim squidem, czyli squid z czymś, tak bym powiedział. Coco Range, kokos z pomarańczą i bardzo, bardzo dobrze wyczuwalny zapach kokosu i tej pomarańczy. Jak się wącha, to przez chwilę czujesz ten kokos, a zaraz tą pomarańcz i na odwrót pomarańczowy kolor. No i tych smaków jest sporo. Ta firma ma naprawdę, no nie chciałbym rozmiarów, smaków i kolorów. Myślę, że tam będzie z 200 przynęt albo lepiej. Wszystkich nie braliśmy. Wybrałem to, co mi się spodobało na targach zapachowo, albo to, co mi się spodobało po nazwach, po kolorach. Tutaj jest na przykład
Hawaiian Gold, też 60-90. Wszystkie te przylęty kosztują po około 70 zł. No i co, tutaj już pierwsi nasi, nazwijmy to testerzy, nasi zaprzyjaźnieni karpiarze już sobie coś powybierali, żeby mieć taką właśnie taki sekrecik, taką schowaną przynętę, może złotą kulkę, żeby mieć w swoim arsenale. A jeszcze pokażę, są oczywiście waftersiki. Tutaj mamy Blue Bubbles i to jest w kształcie dumbbellsa i to jest wafters. Coś takiego. Także mamy waftersy, mamy popki, mamy kulki i dumbbellsy. Także tak to wygląda. Zachęcam Was, żebyście weszli na stronę, zobaczyli sobie Forgotten Flavors, Forgotten Flavors, sprawdzić tą ofertę, poczytać, zobaczyć smaki. No i co, może ktoś sobie coś wybierze i do swojego standardowego zestawu dołoży taką wisienkę na torcie. Także dzięki, że oglądaliście mi tutaj ten odcinek. No i co, nowa firma w trotce, zachęcam do oglądania.